Często powtarza pan, że nie napisał tej książki, że napisała się sama, że to odludek pana prowadził, a nie pan odludka. Co to oznacza? Określenie to jest w pewnym stopniu umowne, natomiast upierałbym się przy nim z tego powodu, że powieść powstała bez planu. Jedyna rzecz na początku pisania, jaka była mi wiadoma i oczywista i nie zmieniła się do samego końca, to scena końcowa, ostatni rozdział. W momencie, kiedy wiedziałem, jak chcę skończyć książkę, w naturalny, oczywisty sposób pojawił się pierwszy, rozpoczynający rozdział. Całość była dużą przyjemnością, dużą podróżą, frajdą, takim spontanicznym pisaniem. Bardzo często rozdział zaczynał się od jednej nurtującej mnie myśli i po jej zapisaniu nagle otwierał się świat konieczny do objaśnienia tej myśli. Konieczność pojawiała się zaproszenia bohaterów, miejsc, zdarzeń, ale to się rodziło dość spontanicznie. A jak spojrzę z perspektywy, to właśnie dochodzę do takiego wniosku, że to nie ja. I pisałem, tylko że ten świat odludka wybrał sobie moją osobę na to, żeby się opisać, czyli posłużył się mną do opisania tego, co tam, wszystkiego, co tam się dzieje na stronach powieści. Na okładce jest napisane, że to jest fikcja inspirowana faktami. Książka otwiera dosyć przewrotny cytat z Pasji życia Irvina Stone'a. Sądzą, że zmyślam. Nie, przypominam sobie. Pytanie, czy pamięć to dar, czy przekleństwo? No, najłatwiej było odpowiedzieć, że i jedno, i drugie. Bez pamięci natomiast nie byłoby tej powieści, tego odludka. To może powinienem jednak upierać się przy stwierdzeniu, że to dar. A co odludek chce nam powiedzieć? Wydaje mi się, że w powieści jest potencjał pozwalający każdemu z czytelników, tak indywidualnie, osobiście, wyruszyć razem z tym odludkiem w głąb siebie. Jak daleko ten przewodnik zwany odludkiem doprowadzi w głąb czytelnika, to będzie zależało zdecydowanie już tylko od tej osoby, która będzie czytać i przewracać kolejne strony. W jednej z rozmów osoba zainteresowana tą książką skonkludowała, że skoro podróżujemy w głąb, to możemy dotrzeć do takich zgnuśniałych wrót, za którymi pochowaliśmy jakieś swoje sprawy. Jeżeli ktoś będzie wytrwały, to nie wiem, czy to polecać, czy ostrzegać, to odludek myślę, że jest w stanie doprowadzić go do samego dna. Ile jest autora w bohaterze, czy w bohaterach powieści? Można by powiedzieć, że nie ma autora w tej powieści w ogóle. I jednocześnie powiedzieć, że jest on w każdej postaci, w każdym miejscu, w każdym opisie, w każdej emocji, bo do tego wszystkiego musiałem wkładać cząstkę siebie. Natomiast generalny zamiar pisania fikcji inspirowanej faktami, pisania powieści ilustrowanej z przełomu XX-XXI wieku był taki, żeby czytelnikowi dać książkę bardzo osobistą, jednostkową dla niego samego, dla tej jednej konkretnej osoby, która siądzie, otworzy pierwszą stronę i przeczyta pierwszą notatkę, bo chyba właśnie notatką z notatnika zaczyna się odludek. Tytuł powieści Odludek sugeruje, że bohater stroni od ludzi, że jest im niechętny. Tymczasem dosyć ciasno go otaczają. I nasuwa się pytanie, czy może nie jest zawarty
kod w tym tytule, mianowicie od ludek, czyli bohater pochodzący od ludzi, że to oni go stwarzają, że to oni go w jakiś sposób, dzięki nim istnieje, czerpiąc z nich, ze spotkań z nimi, z tego właśnie, że jest wśród ludzi, jest. Wydaje mi się bardzo trafne spostrzeżenie. Ładnie by ilustrowało to założenie, że ta książka ma prowadzić czytelnika do jego świata, do jego światu, do jego wnętrza. Tutaj przy konstruowaniu tytułu jednak bardziej kluczowa była dla mnie konkluzja, gdyż wychodzę z założenia, że każdy z nas jest sam. A jeżeli teraz tego nie odczuwa, to jeżeli tylko będzie mu dane dożyć sędziwych lat, to uważam, że przekona się o tym, że nawet w gronie najbliższej rodziny takiej dojmującej samotności dozna. A czy potrafi Pan powiedzieć, albo inaczej, czy precyzyjnie określić punkt startu, w którym powieść zaczęła się rodzić? Nigdy nie miałem pomysłu na to, aby pisać cokolwiek. Bardziej ciągnęło mnie do świata fotografii, świata filmu. Tamten jest moim zdaniem bardziej skomplikowany. Wymaga współpracy z ludźmi, zespołów, planów, przygotowań, całego zaplecza logistycznego i tak dalej. W książce jest to dużo łatwiej, ale pomysłu nigdy na książkę nie miałem. Natomiast gdy już się nagle urodził, to w momencie, kiedy rozpocząłem pisanie, dotarło do mnie, że do pisania tej książki przygotowywałem się od 1970 roku. Tak bym powiedział. Czyli napisanie tej książki zajęło mi 50 lat i właśnie za kilka dni będzie dostępna w roku 2020. W powieści pojawia się bardzo wiele odwołań do innych autorów, do ich książek. Obszerne cytaty, wiersze Tuwima, Miłosza, które często pełnią funkcję poszerzania kontekstu dla akcji, dla fabuły, dopowiadają, prowadzą w nowe przestrzenie znaczeniowe. Pytanie, dlaczego posłużył się Pan w takim razie cudzymi słowami, a nie własnymi? W najróżniejszy sposób to przebiegało. Tuwim Miłosz został z lektur szkolnych, zwłaszcza Miłosz z prozaicznego powodu. To chyba jedyny wiersz, który raz nauczony do deklamacji na języku polskim został mi w głowie bez powtarzania, po prostu wciąż, który skrzywdziłeś człowieka prostego, jest do odtworzenia w każdej chwili. Cudze słowa wykorzystuje, zaznaczając, że są cudze, do rozpoczęcia jakiegoś dialogu, rozmowy, poruszenia jakiegoś problemu, albo do podkreślenia, że to nie tylko moje rozważania, że tylko to nie tylko moje wątpliwości, że ktoś wcześniej też się zmierzył z daną sytuacją. W powieści ważną rolę odgrywa też muzyka, która i w procesie tworzenia była istotnym elementem i znalazła swoje odzwierciedlenie też na kartach. Tak naprawdę nie o muzyce, tylko o ciszę chciałam zapytać. Czym jest dla Pana cisza? W dzieciństwie i wczesnej młodości z racji lat, jakie już przeżyłem, bardzo często towarzyszyła mi cisza. Później jej miejsce zajął hałas. Obecnie unikam i jednej, i drugiej z tych jednego i drugiego zjawiska. Natomiast w powieści to takie ułatwienie, przynajmniej u mnie tak działa, trudno tam komukolwiek doradzać. Wystarczy włączyć utwór muzyczny, który akceptujemy, który się nam podoba, i w moim przypadku powstają od razu obrazy.
trzeba obserwować te obrazy i spisywać. I tak zrodził się nie jeden rozdział tutaj w Odludku. A z czym wiązała się cisza w dzieciństwie? Wynikała tam z dawnych, dawnych lat, kiedy utrudniony był dostęp i do telewizji, i do radia, kiedy zgaszona wieczorem żarówka kończyła dzień i należało spokojnie pod pierzyną z głową na poduszce czekać, aż przyjdzie sen. A późniejszy hałas skąd się wziął? No, dotarła technologia, łatwiej urządzenia, łatwiej o dźwięki. I jeszcze jeden specyficzny rodzaj hałasu się pojawił, ale ten rozdział swego życia uważam za zamknięty i nie opowiadam już o nim. To jest właśnie kolejna rzecz, która może trochę zastanawiać czytelnika, który weźmie do ręki książkę, że na skrzydełku okładki poświęconym informacji autorze nie przeczytamy o pana życiorysie, nie przeczytamy, jakie szkoły pan skończył, czym się pan zajmował zawodowo. Raczej przeczytamy o pana talencie i cechach, które sprawiły, że napisał pan dobrą i ciekawą książkę. Czym była podyktowana taka decyzja? Czy to oznacza, że skoro pan debiutuje, to książka ma się obronić sama i pana zawodowy czy edukacyjny background jest tutaj nieistotny? Czy są jakieś inne powody? Ja naprawdę chciałbym, żeby to Odludek był na pierwszym planie, bo to nie jest powieść o mnie, to nie jest powieść dla mnie. Ogromnym sukcesem byłoby takim największym, jeśli czytelnicy stwierdziliby, że to jest powieść o nich, dla nich, dla każdego inna, dla każdego osobista, dla każdego poruszająca, rozbawiająca albo czasem skłaniająca do refleksji. Podczas pracy nad książką martwił się pan, że nielinearne przedstawienie zdarzeń. Czytelnik może, krótko mówiąc, nie mieć łatwego zadania z rozkodowaniem fabuły i że może nie poradzić sobie ze znalezieniem właściwego klucza. Czy te obawy minęły, czy inaczej pan na to patrzy, kiedy Odludek już wyrusza we własną podróż? Znaczy, myślę, podjęto dużo, dużo zabiegów i tutaj znowu podziękowania do pani redaktor, żeby ten układ, żeby to połączenie, żeby to rozumienie rozsypanych rozdziałów zachowało się i nie było powodem frustracji dla czytelnika, tylko przeciwnie, stanowiło swego rodzaju przyjemność, odkrywanie. Tutaj także tego akurat bym się nie obawiał. Zamiast obawy pojawia się u mnie swego rodzaju zazdrość, gdyż nie jestem w stanie przeczytać Odludka, będąc zaskakiwany kolejnym rozdziałem, bo znam go całego. Natomiast ktoś, kto pierwszy raz weźmie te książkę do ręki, to przeżyje to, co jest mi niedostępne. Jeżeli ktoś nie wyłapie wszystkich niuansów, nie oznacza, że straci czas. Przeczyta po prostu swojego innego Odludka. Ktoś, kto będzie bardziej uważny albo będzie chciał więcej porozmawiać ze sobą przy okazji czytania Odludka, dojdzie do innych warstw, do innych poziomów. Pamiętam nawet, że jak już nie było odwrotu i miał się ukazać, to zamierzał pan przestrzegać przed lekturą Odludka. Odwodziłam pana od tego, mając nadzieję, że jednak czytelnicy mogą sami zdecydować, ale dlaczego? Dlaczego ostrzeżenia przed Odludkiem? Ja myślałem, że to będzie tajemnica i rzeczywiście nie wolno ostrzegać. Ale skoro już mogę, to się bardzo cieszę. Dlaczego pomysł na ostrzeganie? Ja nie jestem pewny, czy ludzie potrzebują takiej wyprawy w głąb siebie. Czy w obecnych czasach, kiedy można w bardzo łatwy sposób czegoś nie usłyszeć, wyłączyć, zainteresować się czymś innym, usunąć nieprzyjemny widok, zdjęcie, film, scenę, wypowiedź, która opowiada o przykrych rzeczach, tak łatwo jednym ruchem palca
przejść do świata kolorowego, rozśpiewanego. To nie wiem, czy odludek, który ma w sobie komediowe i śmieszne elementy, czy on jest tak bezpieczny dla osób, które wolą nie z powodów jakichś, po prostu zachowują instynkt samozachowawczy i wolą swoje życie przeżyć w taki sposób pogodniejszy, weselszy, z mniejszą liczbą refleksji, bo one w mojej ocenie często utrudniają życie, a nie prowadzą do jakichś produktywnych, fajnych konkluzji. Więc osoby, które są refleksyjne i lubią zmagać się z trudniejszymi tematami, to tutaj znajdą takie zadania. Natomiast przestrzegałbym osoby, które wolą jednak spokojniej przeżyć życie, żeby odludka, no można go mieć na półce, bo będzie fajnie wyglądał, ale niech same zadecydują, w razie czego ostrzegałem. A nie sądzi pan, że jeśli ktoś nie ma w sobie gotowości na zaglądanie w głąb siebie, na schodzenie w ten tak właśnie głęboko, to pozostanie impregnowany na moc odludka? Myślę, że tak. Dobra uwaga, że możliwe, że tak się zdarzy. Albo go odłoży go w połowie, albo wcześniej, albo wybierze sobie takie wątki, bo tu można sobie wybrać takie wątki, które mogą go ewentualnie bardziej interesować. Cenna uwaga. W takim razie wypada mi przestrzegać tych refleksyjnych, czy czas na odludka. A może nie przestrzegać, tylko zachęcać do tej próby, do podjęcia tego wyzwania, które jak już wiemy może się różnie skończyć, bo jeśli ktoś ma w sobie tę gotowość i tę wrażliwość, to pójdzie drogą, którą odludek wskazuje albo na którą zaprasza, a jeśli nie ma, to nie, to może po prostu przeczyta zabawną książkę o dynamicznej fabule, którą fajnie się czyta po prostu. Szanuję takie podejście, ja zostanę przy ostrzeżeniach. A ja zachęcam.